Bardzo serdecznie tutaj witam na dzisiejszym spotkaniu jako spółgospodarz tutaj przewodniczący tutaj. Witam serdecznie przybyłych Państwa gości, członków i sympatyków, członków Klubu Gazety Polskiej, na czele z Panem Przewodniczącym tutaj Jakubem. Witam serdecznie Pana Starostę Jacka Juszkiewicza. Witam tutaj członków zarządu tutaj powiatu Andrzeja Wendę, Stasia Kierca, Czeszawa Sobasa tutaj widzę, także witam serdecznie. No i witam przede wszystkim naszych wspaniałych gości tutaj, pana posła profesora Włodzimierza Bernackiego. Muszę powiedzieć, że potem otwarcie już naszego posła, tak? Już prawie Wielickiego, tak, prawie Wielickiego posła oraz tutaj naszego głównego gościa, tutaj pana doktora. Pozwolę sobie teraz oddać głos tutaj panu profesorowi Bernackiemu. No tak, właśnie przedstawiono mnie jako gościa, ale zaczynam się już czuć tutaj jako w sensie gospodarz. Dobrze, będę mówił głośniej. Jak mówię, no przedstawiono mnie jako, będziemy zapraszać do Wieliczki polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko polityków, żeby tę atmosferę, która była, ożywić jeszcze bardziej, bo przecież Klub Gazety Polskiej tutaj organizował wiele spotkań. Sam byłem zaproszony tutaj kiedyś właśnie do tego miejsca, do tej sali. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor habilitowany, pan Krzysztof Pyszczelski. Osoba, której no, być może nie trzeba przedstawiać, ale mimo wszystko pozwolę sobie parę słów na temat pana Krzysztofa Pyszczelskiego powiedzieć. Pan doktor habilitowany Krzysztof Pyszczelski to jest przede wszystkim naukowiec, człowiek, który posiada stopień doktora habilitowanego na humanistycznym zakresie nauk o polityce. Jest specjalistą w zakresie po pierwsze analizy politycznej, po drugie jest również wysokiej klasy specjalistą, jeśli chodzi o to, co związane jest z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Przez dość długi czas był tutaj analitykiem właśnie w naszej frakcji w Parlamencie Europejskim. Stąd jego niesamowicie wielka wiedza, nie tylko teoretyczna, ale również praktyczna. Warto dodać, że w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość sprawował władzę wraz z koalicjantami, sprawował funkcję wiceministra spraw zagranicznych. O wcześniejszym okresie aktywności ministerialnej, może w czasach AWS tutaj nie będę wspominał, chociaż no, pan Krzysztof Pyszczelski był człowiekiem, który już wtedy był pracownikiem ministerstwa, ale myślę, że jeśli będą Państwo zainteresowani, to sam Pan Profesor o tym powie. A więc, drodzy Państwo, mamy dzisiaj gościa, z jednej strony naukowca, politologa i to politologa, który od obecnego nawet premiera, premier chcąc nie chcąc musiał przyznać nagrodę premiera za najlepszą pracę naukową dotyczącą właśnie Unii Europejskiej. Więc ten przymus, proszę zobaczyć, jak był niesamowicie wielki, ten przymus merytoryczny tej pracy, którą pan Krzysztof Pyszczelski napisał i wydał drukiem. A więc wysokiej klasy naukowiec, ale również i polityk, który dzielnie stawia czoła na mównicy sejmowej tym wszystkim przeciwnościom, a przede wszystkim tej lewej i centralnej części parlamentu. Szanowni Państwo, tu trzeba jeszcze powiedzieć, że pan Krzysztof Pyszczelski jednocześnie przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, co, jak Państwo wiedzą, jest swego rodzaju ewenementem na Uniwersytecie, ponieważ, jak też wiemy, Uniwersytet, tak jak Jagielloński, tak jak i inne, może w nieco mniejszym stopniu, ale jednak Uniwersytet Jagielloński jest koloru różowego. A więc sam fakt, że ta większość Instytutu Nauk Politycznych, pracowników samodzielnych, naukowych, zdecydowała się zaakceptować
pana Krzysztofa Szczerskiego jako zastępcę dyrektora. To świadczy o również tutaj bardzo dużych zdolnościach organizacyjnych. A więc nie tylko naukowiec, nie tylko polityk, ale również osoba, która zarządzała Instytutem Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, panie profesorze, tej prezentacji nie chciałbym jeszcze więcej, ale na tym skończę, żeby nasze spotkanie nie przeszło się w jedną glawą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wprowadzenie na mój temat zwłaszcza, tylko jeśli nie tylko jedną rzecz. Jeśli to wszystko jest prawda, o czym mówił pan profesor Bernacki, to jakimś klasy naukowcy musi być pan profesor poseł Bernacki, skoro był moim przełożonym tym, że jest naukowcy. Ja byłem jego zastępcą, jako że byłem wicedyrektorem tego instytutu. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest gradacja jakości na sali. Tyle dobrego ma powiedzieć o zastępcy pana profesora Bernackiego, co dopiero zaczął mówić panie profesorze Bernackim takim. Ale to rozumiem, że dusery galicyjskie zostawimy sobie na później. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu powiedzieć dzisiaj, przynajmniej w tym wstępie, na początek o dwóch sprawach, którymi zajmuję się bezpośrednio teraz, pracując w parlamencie, które mi są najbliższe w mojej pracy parlamentarnej, a potem możemy rozmawiać rzeczywiście o bardzo wielu sprawach, jeśli Państwo, będę pewnie z panem profesorem Bernackim, będziemy razem z Państwem mogli podyskutować o tym, co z Państwa naprawdę interesuje. Nie wiem, czy to cokolwiek będzie interesujące. W każdym razie, ja zajmuję się w polskim parlamencie dwoma dużymi zagadnieniami dzisiaj, obecnie. Jednym to jest oczywiście kwestia polityki europejskiej i polskiej polityki europejskiej, wszystkiego tego, czego co wiąże się z relacjami między Polską a Unią Europejską. Państwo wiecie, od kilku dni, a wczoraj już zwłaszcza, wszystkie media ekscytowały się kwestiami budżetu europejskiego, więc chyba troszkę na ten temat chciałbym Państwu powiedzieć, żebyśmy mogli w jakimś stopniu zobaczyć, jakie osoby ta ekscytacja, to co działo się w mediach i te całe historie, które były opowiadane, rzeczywiście jak najbardziej rozumieć, to tak jak to jest kontekst tej całej sytuacji. A drugą rzeczą, którą zajmuję się od września tego roku, mianowicie zostałem przewodniczącym, pomysłodawcą o tym przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Obrony Demokratycznego Państwa Prawa. Co wynika z naszego przekonania o tym, że państwo prawa dzisiaj i demokracja też dzisiaj w Polsce są w pewnym stopniu, ale w dużym stopniu zagrożone negatywnymi zjawiskami, które dzieją się wokół nas i ze strony obozu władzy, ale także generalnie przestrzeni społecznej. Rzeczywiście zatem dyskusja dzisiaj o podstawach Polski, bo Polska w Konstytucji jest definiowana jako demokratyczne państwo prawa. Więc jeśli mamy kłopoty, my jako obywatele, z postrzeganiem tego, że żyjemy w państwie, które jest państwem prawa, gdzie jest równość praw, gdzie jest równość obowiązków, gdzie jest przejrzystość systemu prawnego, gdzie jest przejrzystość kontraktu, tak jak pierwsza rzecz, którą się nasz zespół zajął, to była kwestia Amber Gold. I też możemy o tym trochę powiedzieć więcej, jak na czym ta cała historia polegała. A tu jeszcze mamy kłopoty z demokracją, z wolnymi mediami, z szykanowaniem mediów, które są niezgodne z linią władzy. Z tym to dzieje się wszystko to dzieje się wokół telewizji Trwam Radia Maryja, tym nagłym gwałtownym przed podniesieniem cen koncesji dla nadawców, no, po to, żeby nie było nikogo stać na to, żeby wydawać niezależne, czy być w przestrzeni medialnej niezależnym. Tym, co się stało na rynku prasy regionalnej, że nagle się okazało, że już nie ma w zasadzie niezależnych regionalnych czy lokalnych dużych gazet. To Dziennik Polski w Krakowie, tutaj w Małopolsce był ostatnio taką bastionem prasy, która nie wychodziła w żadnych wielkich koncertów. Już, jak Państwo wiecie, to się skończyło i jest częścią tego konglomeratu Polska Presse. W zasadzie jest bliźniakiem Gazety Krakowskiej. To jest jedna i ta sama gazeta, tylko na dwa, tak jak Media Markt i Saturn. Ten sam sklep ma dwie nazwy, żeby ludzie chodzili od jednego do drugiego, bo wtedy mi się wydaje, że są sprytni i wybierają lepsze oferty. To jest jeden ten sam sklep, tylko po prostu nie pod dwoma nazwami. No więc
A z drugiej strony mamy kwestię na tym mediów, a z drugiej strony mamy takie kwestie jak za prawo do zgromadzeń, gdzie prezydent w wyniku prowokacji z ostatniego, poprzedniego marszu niepodległości 11 listopada wprowadził zaostrzenie prawa zgromadzenia, które de facto powoduje, że już dzisiaj to prawo weszło w życie, dzisiaj organizowanie demonstracji w Polsce, czy manifestacji w Polsce jest obłożone ogromnym ryzykiem dla każdego, kto je organizuje. No, po to właśnie, żeby te demonstracje uniemożliwić. To było troszeczkę tak, jak Łukaszenka na Białorusi chciał ograniczyć kampanię wyborczą opozycji, to nie zakazał tej kampanii, tylko stworzył jeden element. Każdy plakat musi mieć na sobie nadrukowane, kto go wydrukował, w jakiej drukarni. Jak tylko, to oczywiście wszystkie drukarnie bały się drukować plakaty opozycji. No bo jeśli muszą ujawnić, że drukowane było u nich, no to się bały, że po prostu represji za to. W ten sposób zniknęły plakaty opozycji z wyborów. Tak? Nikt nikomu nie kazał. Potem jak ktoś pytał, dlaczego nie ma opozycji, mówią, ja nie wiem dlaczego. Przecież prawo nie zakazało plakatów opozycji. Tylko trzeba ujawnić, że się drukowało dokładnie w tej drukarni za tyle pieniędzy. To samo dotyczy właśnie dzisiaj prawa zgromadzenia. Nikt nie zakazał zgromadzeń publicznych, ale to, jakie są warunki tych zgromadzeń, to, że organizator ponosi odpowiedzialność za wszystkie straty materialne, które mogą powstać w czasie demonstracji na przykład. Niezależnie od tego, czy wykonał to on, czy jacy prowokatorzy, którzy dołączyli się do demonstracji, czy ktokolwiek inny, wszystko będzie kosztem obciążającym organizatora. Tak? I bardzo wiele innych spraw, które się z tym tą prezydencką inicjatywą wiążą, pokazują, że władza boi się Polaków na ulicach. I to jest rzecz naprawdę niezwykle symptomatyczna. To jak to też jak władza zareagowała na marsz Obudź się Polską. Gdzie po prostu była to reakcja ludzi bojących się swoich własnych obywateli idących na ulicę. To oznacza, że jest także w głowie strach przed oburzonym, przed buntem swoich własnych obywateli. To już jest taki moment, który trzeba być bardzo, bardzo wyczulony. Bo jeżeli warto się bać swoich własnych obywateli, to potem przychodzą mi do głowy różne pomysły. Ostatnio właśnie tyle zrobiliśmy w tym tygodniu na posiedzeniu naszego zespołu omawiano. Księdza z Sadownego, który wygłosił kazanie, w którym mówił między innymi o sprawie smoleńskiej, ale także o tym, że właśnie oburzony był tym, że policja sprawdzała tożsamość i de facto zniechęcała ludzi do wyjazdu na ów marsz w obronie telewizji TVN. To było zresztą powszechne. Z wielu miejsc Polski mamy takie same doniesienia, że ktokolwiek organizował wyjazdy autokarowe na ten marsz, to autokary były sprawdzane przez policję co kilka kilometrów, czy są sprawne technicznie itd. itd. Ludzie byli legitymowani, zniechęcani do tego, żeby jechać informacjami, że tam będą rozruchy, że to policja wykonała dużą, w skali całej Polski, wykonała dużą akcję prewencyjną, żeby jak najmniej ludzi na tym marszu się pojawiło. I ten ksiądz o tym mówił z ambony, no i przyszła do niego policja oczywiście. To jeszcze tak, że w obecności proboszcza, który był wtedy w szpitalu, do tego szpitala go dowiedzieli się, kiedy ten ksiądz jest w szpitalu, kiedy odwiedza tego proboszcza w szpitalu i wtedy się pojawili w tym szpitalu właśnie i z tego nieznanego dwóch smutnych panów się pojawiło i sugestią, żeby delikatnie mówiąc, po pierwsze takie rzeczy już nie mówił, a po drugie, żeby odwołał zambony tydzień później to, co mówił poprzednio. No to tak, tego typu historie, że z kolei władza boi się księży mówiących zambony krytycznie o władzy, to też przecież przypomina historię, jak jest znamy. Więc jeśli władza boi się ludzi na ulicach, jeśli władza boi się księży, dlatego że mają autorytet, i ich kazania mogą być dla władzy niebezpieczne, no to rzeczywiście pytanie o demokratyczne państwo prawa jest pytaniem realnym w Polsce. Nie dlatego, że jest Brunon K. i jacyś inni szaleńcy, to dlatego, że psują się relacje między władzą i obywatelami. I to bardzo wyraźnie można zobaczyć, że to obóz władzy zaczyna, te relacje są wyraźnie zepsute. I też dlaczego? Dlatego, że jak Państwo dobrze wiecie, istotą od samego początku relacji między
tym obozem władzy obecnym a obywatelami była bo to, co nazywa się dzisiaj elegancko PR-em, a co generalnie nazywamy propagandą. Tak? Czyli tym, że trzeba całkowicie opanować wyobraźnię ludzi o tym, co się dzieje w państwie, żeby nie zadawali pytań, żeby się nie dziwili, żeby uważali, że to, co się dzieje, jest jedynym właściwym sposobem myślenia, działania. To temu mają służyć media głównego nurtu, temu ma służyć taka totalnie nachalna propaganda. Tak? Świat, który jest czarno-biały, gdzie jedni mają rację, a drudzy dlatego, że z nimi nie zgadzają, po prostu nie mają racji. Tak? Pozbawienie racji, a potem już pozbawienie godności. Państwo zobaczycie, rozmawiam z profesorem Glińskim, kandydatem na premiera technicznego rządu, którego zgłosimy w styczniu. Bardzo szanowanym człowiekiem, byłym szefem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. To sami socjologowie wybierali swojego szefa i jego wybrali. Na dwie kadencje. Więc wszyscy, bardzo też taka zacna rodzina, zresztą też prawdę mówiąc, jego brat to jest reżyser znany filmowy, więc on jest Robert Gliński, który robił ten film Cześć Tereska, Krzyk, prawda, inne. Co bardzo, jego szwagierką jest taka aktorka, która występuje w Klanie, ja nie oglądam, ale jest to generalnie rzecz biorąc celebryta, jak się patrzy, prawda? Człowiek, profesor, znany w Warszawie, z rodziny artystycznej, to super, prawda? Ja pytałem go, jak on te reakcje na swoje mianowanie na tego premiera technicznego przeżył. To, co działo się zaraz potem. On mówił, że przeżył, on był na to przygotowany, ale jego rodzina nie. A taki był problem. To był problem taki, że natychmiast próbowano odrzeć niezgodności. Że to głupek, że to nie wiadomo skąd, że się podłożył, że jest tam jakimś wycie ruchem Kaczyńskiego, a jakimś maciarzem. Od razu, natychmiast odrzeć ludzi z godności. No, tak, jak się ludzi odbierze im godność, a to potem można już robić z nimi, co się chce. I to jest ten sposób dialogu, tej propagandy, która mnie najbardziej, tak powiem, boli, jak patrzę na to, w jaki sposób jestem ja traktowany, profesor Bernacki, wy wszyscy będący dzisiaj w opozycji. No, tak, wiecie, minister Rostowski, minister konstytucyjny rządu polskiego, z mównicy sejmowej, mówi do opozycji, że jesteście zbędni. I to się, jesteście ludźmi zbędnymi, tak powiedziałbym. I to się nie spotyka z reakcją marszałka, który powinien bronić Sejmu, posłów, przed uzurpacją władzy wykonawczej, jaką jest rząd. Nie jest żadna reakcja. Jeśli w tym samym dniu jeden z posłów, nie będę wydał nazwiska, bo żeby sobie wadnie kalać, mówi, że nasze miejsce jest w więzieniu i my was tam zaprowadzimy. I nie ma żadnej reakcji marszałek Sejmu, na to widzi i słyszy. To oznacza, że to, co działo się, to co Państwo widzicie, to się dzieje wokół Jana Paniego Macierewicza dzisiaj i premiera Kaczyńskiego, kwestii Smoleńska i tak dalej, to wszystko dąży do jednego celu, do tego, żeby pozbawić opozycję prawa do godności, prawa do obecności w życiu publicznym. Jestem głęboko przekonany, że pamiętam, może to jest jeszcze analogia zbyt daleko idąca, ale nie już to odważę się odpowiedzieć. Pamiętam, czytałem jeden z pamiętników represjonowanych przez UB AK-owców zaraz po II wojnie. Jak on tam był torturowany przez w Warszawie tam w więzieniu i on tak mówi, że z taką satysfakcją po tych torturach wycieńczony prawie możecie mnie nawet zabić, ale tak wszystkich nas nie wyłapiecie. No? Że my jako apostoły tak przetrwamy, bo wszystkich nas nie znajdziecie. A na to ten ubor powiedział mu, a niech pan się nie martwi. My zrobimy tak, że wy sami będziecie się bali przyznać, że jesteście, że kiedykolwiek byliście w AK. Więc wy sami, i tak było. Że wy sami będziecie musieli to ukrywać, bo się będziecie bać o tym powiedzieć, o swojej własnej chwalebnej historii. Że do tego doprowadzimy. I ja mam takie wrażenie, że ta idea jest dokładnie ta sama. Żebyśmy się bali przyznać, że się nie zgadzamy z obozem władzy.
Byśmy się bali przyznać, że jesteśmy z opozycji. Bo jesteśmy zbędnymi, ludźmi pozbawionymi honoru, czci, godności, więc de facto kto się chce przydać do tego, że jest zbędny? Kto się chce zapisać do grupy zbędnych? I to jest coś, na co my zwracamy uwagę jako zespół Demokratycznego Państwa Prawa, dlatego że takie rzeczy po prostu trzeba się przed takimi rzeczami bronić, a można bronić się tylko poprzez działanie wspólne. Dlatego też będzie kolejny marsz, pomimo prezydenckich ustaw. Będą kolejne działania Prawa i Sprawiedliwości w najbliższym czasie, także po nowym roku, żebyśmy mimo wszystko budowali naszą wspólnotę, bo tylko razem działając jesteśmy w stanie pokazać, że oni po prostu się mylą. Że to nie jest tak, że można podzielić świat na zbędnych i fajnych, tylko że każdy ma w demokracji prawo do tego, żeby mieć swoje własne zdanie, a zwłaszcza istotą demokracji jest to, że istnieje władza i opozycja. Że opozycja, jak Państwo wiecie, nawet w Wielkiej Brytanii na przykład, opozycja jest instytucją formalną, bo nazwa opozycja w ogóle wyjaśnia się w Wielkiej Brytanii. To prostej rzeczy, dlatego że Wielkie Brytanie, jak Państwo kiedyś widzieli parlament brytyjski, ludzie siedzą naprzeciwko siebie. To nie ma takiego półkola, jak z Francji przyjęty model takiego półkolistego parlamentu. Anglii siedzi po prostu naprzeciwko siebie. Czyli po angielsku opozycja. I stąd się wzięło opozycja, że ludzie siedzą naprzeciwko siebie. Rządzący po jednej stronie w ławach, naprzeciwko nich siedzi opozycja. I ta opozycja ma w systemie brytyjskim prawa w zasadzie równe, na przykład w pracy parlamentarnej, do obozu rządzącego. Mało tego, jest rząd opozycyjny, czy gabinet cień tak zwany w Wielkiej Brytanii, który jest utrzymywany z pieniędzy publicznych, tak jak rząd ten rządzący. Dlatego po to, żeby ta formalna opozycja Jej Królewskiej Mości, to się nazywa, opozycja Jej Królewskiej Mości, ma pełne prawa do współuczestnictwa. Ci biorą odpowiedzialność do rządu, mają większość, ale opozycja ma pełne prawo do tego, żeby być traktowana na równi z rządzącymi. Dlatego to jest rozsądek w tym wszystkim, że nie wiadomo, kiedy mogą się zamienić rolami. Więc muszą być na równi, na przykład poinformowani o tym, co się dzieje w państwie. To nie ma czegoś takiego, że władza robi coś w tajemnicy przed opozycją. No bo jeśli opozycja ma przyjąć władzę za chwilę, to musi wiedzieć, jaki jest stan rzeczywisty państwa. I to jest dojrzała demokracja, w której rząd dzieli się z opozycją pełnymi informacjami, prawdziwymi informacjami, po to, żeby także opozycja była przygotowana odpowiedzialnie do tego, żeby przejąć rządy w państwie. Na tym polega w Polsce tak nie jest. W Polsce bardzo wiele rzeczy jest nie tylko skrywanych przed obywatelami. Państwo może czasami mieć takie przekonanie, czy może mieć poczucie, że nie wszystko wiecie, co się dzieje w Polsce i dlaczego tak jest, jak jest. To znaczy, się czasami pyta sam siebie, skąd to się bierze. I może Państwo macie przekonanie o tym, że my jako posłowie wiemy więcej od Was, bo jesteśmy tam w środku. Niestety, muszę Państwa rozczarować, to jest tak, że rząd tak samo wiele rzeczy ukrywa przed nami, jak przed własnymi obywatelami. I to nie jest normalne. To nie jest normalne. W ten sposób ten parlament funkcjonować nie może. Stąd, ale potem bierze się takiego przekonania, potem bierze się czasami poród, który ja zwalczam i będę zwalczał w słowie, ile mogę. Mianowicie walczę z tym, że z mówieniem o tym, że Sejm podjął jakąś decyzję. Że Sejm przegłosował. Dlatego, że trzeba będzie zawsze mówić, że przegłosowała konkretna koalicja rządząca. Bo potem czasami jest tak, że ja przyjeżdżam na spotkania różne w różnych miejscach i ja zbieram cienki za głupie decyzje Platformy. Prawda? Co wyście jako posłowie tam przegłosowali? Prawda? To jest tak właśnie, że w Polsce to nie ma współpracy między opozycją i koalicją, nawet w sensie informacyjnym takim, żebym ja miał jakąkolwiek cząstkę odpowiedzialności w tym, co dzieje się po stronie obozu władzy. Ja powiedziałem, ja tak ukułem takie powiedzenie, że Platforma i PSL, nasza Platforma, dzisiaj na nowo określiły powiedzenie, że mają bezwzględną większość w Sejmie. To oznacza, że bez względu na rację i tak mamy większość. Nie da się nic powiedzieć, nic wytłumaczyć.
Prawda to jest tak, że to jest czasami, a to już dosyć z zadaniami poselskimi, ale fakt jest faktem, Państwo, że Państwo zrozumieli, nasz kolega zabetonowanie tego obozu władz. On rzeczywiście jest zabetonowany w swoich pozycjach i to, jak powiedziałem, według mnie dla demokracji w Polsce, dla państwa prawa zwłaszcza, bo w tym betonie, na tym betonie się różne konie pasą. Tak już jak Amber Gold pokazały, jak bardzo można w tym właśnie państwie, które tak, a nie inaczej wygląda, robić nielegalne interesy w sposób absolutnie bezkarny. Jeśli tylko ma się właściwe zabezpieczenie i właściwe kontakty polityczne. A do tego dochodzi druga rzecz jeszcze, którą w tym wstępie chcę powiedzieć, która jest równie istotna. Mianowicie to właśnie to, co się dzieje w relacjach między Polską i Unią Europejską. Dwie sprawy są istotne, które dzieją się właśnie teraz i na naszych oczach. Po pierwsze, jak Państwo wiecie, wczoraj był dyskutowany budżet Unii Europejskiej na kolejne lata 2014-2020. Zakończyło się to na razie bez konkluzji, bez decyzji. Ale ważne jest to, że ta batalia o budżet jest pokazywana trochę w Polsce jak gra w totolotka. Jak to, że my się zastanawiamy nad tym, czy wygramy 300 miliardów, 200 czy 400. Ale generalnie rzecz biorąc, tak to jest podprowadzane, żeby obywatele uznali, że każdy wynik jest zawsze dobry. Bo zawsze coś przywieziemy. Że no, nie udało się 300, ale mamy 200, zawsze lepiej mieć 200 niż nie mieć nic. Prawda? To jest kompletny absurd. Dlaczego? Dlatego, że budżet Unii Europejskiej to jest konsekwencja prawa europejskiego. A Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej na równych prawach z innymi. Więc punktem wyjścia do tych całych dyskusji jest to, co się należy w Polsce jako kraju członkowskiemu po prostu, zgodnie z prawem europejskim. Jak powinien wyglądać nasz budżet, gdybyśmy stosowali wyłącznie prawo, a nie politykę. Nie układy i negocjacje, tylko po prostu prawo. I to powinien być punkt wyjścia. To nie jest tak, że wychodzimy od zera, bo leży jakaś kupka pieniędzy, to się do niej dorwie pierwszy, to wyrywa co może i ucieka. To też nie jest tak, że są wielki bogaty wujek, który ma pieniądze po kieszeniach, a dzieci wokół niego krążą, bo tam w tych kieszeni coś wyciągają. Ten bogaty wujek raz z jednego pacjenta poleca, drugiego pogłasza, to ten pogłasza mu da więcej, a ten co pacjent to dostanie mniej. To nie na tym w ogóle polega. To jest prawo europejskie. I z tego prawa europejskiego nam, jako Polsce, na dzień dobry, co pokazała Komisja Europejska w swoim pierwszym projekcie budżetu, powinno przypadać, lekko licząc, 500 miliardów złotych na najbliższe 7 lat. Kupa pieniędzy, owszem, ale tak powinno wyglądać, tak od tego powinien być naszym punktem startu, jeśli chodzi o rolnictwo, jeśli chodzi o politykę regionalną i taką, która dotyczy właśnie rozwoju infrastruktury itd. itd. To jest pułap, który startowaliśmy. Taktyka, jaką przyjął Donald Tusk w negocjacjach, jest, powiem szczerze, taktyką podwójnie złą. I efekt tego widać, bo ja akurat wczoraj dostałem z przecieku ten dokument, który Tusk dostał, który tam leżał na stole u tych premierów wczoraj na tym dyskutowali. Czyli czytałem go, więc naprawdę wiem, o czym mówię, bo po prostu to jest 60-50 kilka stron maszki zapisanego propozycji tego kompromisu. I z tego widzę, jako człowiek, który zajmuje tym nie od dzisiaj, że mamy zupełnie dwa błędne założenia taktyczne w tych negocjacjach od samego początku. Po pierwsze, Tusk jest więźniem tego, co obiecał w kampanii wyborczej. Nigdy nie należy, zwłaszcza wiedząc, że ktoś nastąpi, włączać kwestii negocjacji Unii Europejskiej do kampanii wyborczej w kraju. W takim sensie, że obiecuje się konkretną sumę. Bo przecież wszyscy dobrze wiedzą w Europie, że Tusk będzie walczył tylko o jedno. O to, żeby przywieźć w miarę liczbę, ilość pieniędzy, w miarę bliską temu, co obiecał w kampanii, czyli 300 miliardów złotych na politykę regionalną w Polsce. I że będzie odpuszczał wszystko inne. Bo to jedno musi przywieźć, żeby się nie skompromitować z obietnic wyborczych. I dobrze wiedzą, że mogą ciąć wszystko inne nam, byleby mu dali w okolicach tego, co... A i tak mu tego nie dają.
Wiadomo, ten że bez skarbu nie wiem. Ale 200 coś tam miliardów złotych do Polski ktoś mu tam skapnął. To jest absolutny, to jest gigantyczny błąd. Mało tego, dlaczego to jest błąd? Dlatego, że w Polsce z pieniędzy europejskich mamy dwie duże pule praw do brania, że tak powiem, z tego budżetu europejskiego. Polityka regionalna właśnie, czyli te pieniądze na fundusze strukturalne dla Polski i polityka rolna. Czyli idą dopłaty dla rolników, idą pieniądze na rozwój obszarów wiejskich. Stąd powinniśmy mieć ponad 300, tylko 320 miliardów, stąd powinniśmy mieć lekko liczą 170 miliardów. Tu zbroni tylko tej jednej sumy, tych swoich 300 obiecanych w kampanii. W ogóle nie broni rolników. W ogóle nie broni kwestii polityki rolnej. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest jego elektorat. Dlatego, że tego nikomu nie obieca. I wprost powiedziała to minister Bieńkowska, minister tego rządu, że nie będą walczyć o te pieniądze, będą walczyć wyłącznie o pieniądze na politykę regionalną, bo to jest jej też domen. I nam się ciągle nas przelewa z tych pieniędzy, które nam się należały z polityki rolnej, do tych, które nam się należały, które mamy do polityki regionalne, że tutaj po to 300 miliardów. No, my de facto przelewamy z tego do tego, żeby on dostał to, co obiecał w kampanii. Więc tracimy politykę rolną po to, żeby realizować politykę regionalną. W tych konkluzjach nam sens bardzo wyraźnie u pan Rompaja, że nie ma żadnych szans na to, żeby polscy rolnicy mieli takie same dopłaty jak rolnicy niemieccy, francuscy. Grecy, którzy mają 3 razy więcej niż nasi, w ogóle nie ma. Nie ma o tym mowy. Tu zgodził się, znaczy mówiąc, na dyskryminację polskich rolników, która miała się skończyć w 2013 roku. Zgodził się na to w tych negocjacjach, bo mówię, że to nie jest kontrowersyjny punkt. A tam się mówi dopiero, że mamy szansę na to, dla polskich rolników nasza mniej więcej 16 euro więcej na hektar w 2020 roku. Za dajmy Panie Boże wszystkim zdrowie, ale od 2014 powinniśmy mieć dowody wyrównane, a nie, że będziemy mieli w 2020 roku tam troszkę więcej, tak? Bo tak bo na to się zgodziliśmy. To są ogromne porażki. To wynika z tego właśnie błędu samych negocjacji. A druga rzecz jest taka też bardzo istotna, że jak widzę z tego dokumentu, tam nie ma żadnych specjalnych praw dla Polski. To jest zaskakujące, natomiast byłem zaskoczony, jak czytałem ten papier wczoraj wieczorem. Tam jest mnóstwo wyjątków dla różnych krajów. Każdy kraj, po prostu, jak z tego co widzę, przyjechał do Brukseli, nie jest, jak tu spróbuje siebie robić, prawda, z rycerzem Europy, że walczy z Cameronem, lwem Cameronem, czy jakimś tam wężem Cameronem i tak dalej. Histeria, absurdalna zupełnie. Ani nie walczy z nim. Po opowieści legendarnej o tym, że dwie godziny się spłuczył za Cameronem, pytałem dyplomatów, nikt tego nie widział. Więc chyba siedział w pokoju i w swoim własnym i chyba, nie wiem, co popijawszy, kłócił się z Cameronem, którego miał przed oczami, a mimo, że nie było w tym pokoju. Tak czy owak. Większość krajów przyjechała do tej Brukseli z bardzo kompletnymi pomysłami. A chcemy więcej na to, a tu chcemy mieć wyjątek od tego. Tam występuje w tym dokumencie pan Rompaja, tym kompromisie budżetowym, mnóstwo krajów z nazwy wymienionych. Że Litwa dostanie dodatkowe pieniądze na to, a Bułgaria na tamto, a południowe Włochy na tamto, a kraje, które miały mniejsze PKB, to są zwolnione z tej opłaty, a tamci na coś innego, a Polski tam w ogóle nie ma. Że myśmy nie mieli żadnych specyficznych polskich celów negocjacyjnych. Bo tylko byliśmy zafiksowani tych 300 miliardów z kampanii wyborczej. I oni dobrze wiedzieli te wszystkie cwaniaki, bo to jest sami cwany Policji Europejskiej. Że Polska będzie walczyła o te pieniądze duże, o tę pulę generalną, to już nie to Polska dla nich zrobi. No, niech tą robotę wykona Polska, a my po cichutku na boku będziemy załatwiać nasze sprawy konkretne. No, tam właśnie tutaj 10% na tamto, tutaj 5% więcej na tamto. No. To jest trochę tak, że my walczymy jak zwykle, jak trochę naiwni o te duże jakieś sumy, a pozostaje załatwiają swoje interesy. Z tego względu bardzo wyraźnie widać, że my walczymy o generalnie, a tam załatwiają swoje interesy.
Tylko żeby wiedzieć, co się chce załatwić, trzeba wiedzieć, jakie interesy są. A to ja nie wiem, czy to do końca jest jasne. I rzecz ostatnia, za długiego wstępu. Problem z nami jest taki, jak Państwo wiecie, naukowcami, że dla nas jednostką czasową jest 1,5 godziny. Bo to jest dwa wykład. Mianowicie w tym dokumencie dotyczącym budżetu europejskiego na przyszłe 3 lata pojawia się bardzo wiele zapisów prawnych, które utrudnią to, żeby do tych pieniędzy się dostać. Te pieniądze są tak naprawdę budżet europejski, ten 7-letni, to są pieniądze za szybko. To jest tylko mówienie, pomachają nam tymi pieniędzmi, tyle ewentualnie może wam przypaść. Ale jeśli zrobicie to i tam. I ilość tych rzeczy, które trzeba będzie wykonać, żeby po te pieniądze sięgnąć, wzrasta znacznie. I dzisiaj w zasadzie, jak się ten dokument czyta, jak się ma jeszcze w głowie to, że Tusk chce Polskę wprowadzić do paktu fiskalnego, to efekt jest taki, że po te pieniądze będziemy tylko wtedy mogli sięgnąć, jeśli poddamy nasz budżet państwa, naszą politykę finansów publicznych kontroli Brukseli. Jak się nie poddamy kontroli Brukseli, czyli jeśli nie Bruksela będzie nam pisała budżet państwa, mówiąc, a trzeba ściąć tyle miliardów na refundację leków. Nie możecie państwo mieć tyle refundowanych leków, to za dużo. Prawda? Albo nawet za dużo macie emerytury, albo przedłużcie wiek emerytalny do 78 lat. Na przykład. Bo tak nam wyszło z naszej kalkulacji, że tak powinno być w Polsce. Jak się temu nie poddamy, potem się okaże, że pieniądze też nie będzie tych pieniędzy. To jest prosta kwestia ułompania, tak zwana przez elegancko warunkowość makroekonomiczna. Tak są zadłużenie PKB. Tak, więc problem polega na tym, że te pieniądze mogą się okazać absolutnie wirtualne już niedługo. One będą tam machać tymi pieniędzmi, ale jak przynętą, za kolejne zrzekanie się swoich praw. Stąd pojawia się pytanie, kiedy się ten rachunek zaczyna nie bilansować. I na przykład koszty właśnie poddania się kontroli zewnętrznego budżetu, pakietu klimatycznego, różnych innych spraw, zacznie się nie opłacać. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą trzeba pamiętać, bo rzeczywiście takie gadanie o tym, że to jest właśnie jakieś pieniądze, jak stotolotka, że wygraliśmy 200 na 300 i tak jest dobrze, jest bez sensu kobiet, jeśli mamy być obywatelami i myśleć porządnie o Polsce. Trzeba widzieć całość, żeby rozumieć, na czym polega ta dziwna i zła, w moim przekonaniu, taktyka, czy w ogóle ta polityka dzisiejszego rządu, tego, żeby Polskę do tej Unii Europejskiej wprowadzać, czołgając się. Naprawdę powinniśmy się podnieść z ziemi, bo Polska jest krajem dużym, ma swoje prawa, które nam się należą. Na pewno to nie jest niczyja łaska, że w tej Unii jesteśmy, ale też interes jest zawsze wspólny. Pamiętajcie, że jest ostatnie zdanie. Z każdego euro, które wpływa do Polski z funduszy strukturalnych na tą całą infrastrukturę i tak dalej, jak wyliczają i Brukselczycy, i Polacy, 85 centów idzie z powrotem do tych, którzy to euro nam podarowali. Czyli 85% środków z funduszy strukturalnych i tak wraca do krajów, które tam... To jest tak, że one po prostu płacą do budżetu unijnego, z tego idą do Polski, Polska zamawia usługi, czy tam budowlane zwłaszcza, prawda, w firmach krajów, które płaciły, więc pieniądze de facto do tych firm wracają, tylko że gdyby te państwa płaciły tym firmom bezpośrednio, to byłoby to niedozwolona pomoc publiczna, dotowanie przedsiębiorstw. Więc one dotują do przedsiębiorstwa poprzez fundusze strukturalne. To jest taka karuzela. U nas zostają oczywiście te drogi, tak? Jeśli tylko są dobrze zbudowane i tak dalej. Ale pieniędzy nie zostaje tych. U nas zostają tylko pieniądze na rolnictwo, bo one idą wprost do kieszeni polskich rolników, te dotacje bezpośrednie. Tak? Więc nie dbanie o te dotacje bezpośrednie, a dbanie o tą politykę strukturalną jest głupie po prostu. Bo wszystko to wywalczymy na politykę rolną, to zostanie w Polsce na miejscu, wszystko to wywalczymy na politykę strukturalną, przez Polskę przejdzie, ale wróci tam. No i pytanie, skąd się bierze taka logika działania, zostawię do dyskusji. Dziękuję bardzo. A teraz proszę mówić, o czym teraz proszę.
może przejść do tej rundy drugiej, potem faktycznie drugim występie pana tutaj no nie wiem, może nie drugim, ale bardzo, bardzo ciekawym rozwijającym, to jest właśnie bardzo istotne, tak, jak właśnie wszyscy zachęcaliśmy okrągłymi sumami, tak, miliony, ale jak sobie miliardy już, tak, ale jak sobie to potem przeliczymy, tak, jaki wkład, bo to też nie jest tak, że 100%, to jest na 100% wszystkich dróg, mostów i innej infrastruktury oczyszczalnych ścieków. Przecież pozostałą część muszą dopłacić państwo, budżety gmin czy powiatów i dopiero potem jest ten efekt finalny. Oczywiście jeszcze do tego dochodzi, tak jak my w samorządzie, nawet jeżeli jest dotacja 75% jakiegoś projektu, to my oczywiście musimy jeszcze zapłacić podatek VAT, czyli 23%. I tak de facto to realne dofinansowanie to jest na poziomie około 50%, a czasami nawet i po prostu mniej. Także to jest też bardzo istotne. No i oczywiście to, co pan doktor tu już powiedział, kwestie, no, dostaniemy jakąś tam sumę pieniędzy, ale musimy właśnie stanie warunki, czyli właśnie tutaj globalne ocieplenie, warunki klimatyczne, zmniejszenie emisji CO2 i ileś tam miliardów złotych musimy wpłacać właśnie za to, że korzystamy z środowiska. O tym kompromisie, że był wczoraj na stole, który, jak powiedział Tusk, jest w miarę do zaakceptowania, jest też zapis o tym, że 1/5 środków musi od razu pójść na kwestie ekologiczne związane z walką z klimatem. Więc że jednak będą mamy w ogóle z głowy wyrzucać, to będą budować wiatraki w całej Polsce. No. Jako szaleń wybrać zardzewiałe wiatraki z Niemiec i montować w Polsce, bo no żeby wydać, bo trzeba mi wydać, więc będziemy wydawać na to, co pójdą, więc będziemy mieć teraz tutaj farmy wiatraków zardzewiałych z Niemiec. Bardziej, że do 2020 roku musimy 20% energii odnawialnej mieć, tak? Także to pokazuje, jak te pieniądze, że tak powiem, sztuczne będą się rozchodziły. Ale teraz proszę bardzo, są pytania z sali tutaj do pana doktora, czy do pana profesora, to bardzo proszę tutaj o zgłaszanie się. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, czy w Polsce jest opracowany jakiś program energetyki w Polsce? Pytam się. Już zobowiązaliśmy się, że kupimy elektrownię atomową. To padła kwota 40 miliardów. Za to uzyskamy 2000 megawatów. Będzie to najbardziej kosztowne. Ja mam pytanie. Za te 40 miliardów, ile można zmodernizować starych elektrowni węglowych o sprawności 35% i doprowadzi jej do 50%? Bo już taka technologia jest. Wobec tego mielibyśmy tej energii więcej, tylko nam Francuzi chcą sprzedać. Niemcy nam chcą prąd, tylko płacić czym będzie? Wszystko będziemy kupować. Kupiliśmy w zeszłym roku 200 tysięcy ton dusku w Niemczech. W Niemczech. Zaoraliśmy łapy, zaoraliśmy przewoz, zaoraliśmy parę. Ileś roboty było w Polsce, tylko trzeba kupić, pożyczyć pieniądze i kupić. Przecież jest to już, tracimy całkowicie niepodległość ekonomiczną. Przydaliśmy banki, nie mamy nic już do powiedzenia w sprawach finansowych. Nawet jeżeli byśmy chcieli coś budować, państwo chciało, nie ma z czego po prostu, nie ma z czego. Przykład jeden tylko, co zrobiło UniCredit. Z dnia na dzień przestało kredytować fabrykę samochodów tych w Lublinie, zabrali i powiedział, co prezes, będziecie kupować Ducato, tak, bo my to produkujemy. Mamy tychy teraz, przeniesienie fabryki, nie tychy, tylko tych tak. Przeniesienie fabryki, trzykrotnie droższa płaca. Polska traci już, jeżeliśmy, można powiedzieć, utracili całkowicie. Kiedyś za PRL-u można mieć różne zdania. Był Komitet Energetyki, dyskutowano, które złoże uruchamiać, jak ta energetyka ma być, jaka budowa. W tej chwili ja nigdzie w prasie takich poważnych dyskusji na temat perspektywy energetyki na najbliższe 20 lat. Tylko jest takie powiedzenie. Musimy, bo atom to jest nowoczesny. Bzdura. Źródeł dostarczenia materiału rozszczepialnego do odbudowy jest bardzo mało. Natomiast źródeł zakupu gazu, zakupu ropy jest na świecie ogromna masa. Poza tym mamy własne złoża węgla. No dzisiaj jest prasa informuje, że mamy w rejonie Legnicy rozwiertowy, udokumentowany za PRL-u, jest węgla brunatnego na 100 lat. Jest 1,7 miliarda ton udokumentowane złoże. To jest wszystko rozwiertowe, udokumentowane w dawnych czasach. Mamy babinę mostu, czy mosty nad granicą. Znowuż to są udokumentowane złoża. Przy miarę czystych technologii rozwijań byśmy mieli energetykę tańszą, prąd byśmy mniej płacili, a nie uwiązać się Francji, czy
Kilka punktów. Mogę siedzieć? Oczywiście. Każdy z PiS-u może siedzieć. Nie wiem, tylko mógł wstać z tym. Pan poruszył kilka wątków jednak swoich, bardzo ważnych oczywiście. Po pierwsze, kwestia własności jako takiej. Rzeczywiście jest tak, że to jest jedno z moich większych złości czy oburzeń. Jak myślę o tym, że każdy kolejny polski minister skarbu, poza ministrem Jasińskim, który był za czasów Prawa i Sprawiedliwości, chwali się swoimi dokonaniami, mówiąc o tym, ile sprzedał majątek. Znaczy, ile sprywatyzował. Minister skarbu powinien być ministrem skarbu państwa, znaczy jego dokonanie powinno być pomnażanie skarbu państwa. Bo jest od skarbu państwa, nie od sprzedawania majątku publicznego. Kiedyś był minister prywatyzacji, pan Lewandowski, to był to będzie wszystko sprzedawanie. Ale do tego czasu mam ministra skarbu państwa. Teraz obecnie to. To tak mi powiem skarbu państwa, żeby go szukać pod ziemią. Mam nad kolegami z tym skarbu. Ale tak czy owak, on powinien pomnażać polski skarb państwa. I to jest niebezpieczne rzeczywiście zjawisko, że skarb państwa się kurczy. Zwłaszcza jeśli chodzi o stronę właścicielską. Teraz jest pytanie jedno do tego istotne. Zobaczymy, przy tym tygodniu mają być ogłoszona cała koncepcja tej spółki Inwestycje Polskie. Które rząd chce włożyć resztki majątku, które ma w akcjach dużych spółek. Jeśli się okaże, że te inwestycje polskie to jest taka kreatywna księgowość, że będziemy wkładać majątek publiczny do tego, żeby mieć, o czym Pan mówił, współfinansowanie do środków europejskich, zaraz się okaże, że my już mamy pieniędzy, żeby te inwestycje finansować, te wiatraki na przykład, cokolwiek innego. To będziemy finansować te pieniądze naszym majątkiem. To jest trochę tak, że jak jest mąż utracjusz, tak, najpierw wyda całą pensję, potem sprzeda obrazy i co jeszcze z domu, a potem co zostanie? Stół, krzesła i potem będziemy w pustym pokoju siedzieć. Bo jeśli już nie mamy pieniędzy, wydajemy majątek do tego, żeby się dołożyć, znaczy jesteśmy już na drugim etapie, że w tej spirali utraty, o czym Pan mówił, czyli de facto niepodległości przez to. I tutaj najbardziej dobrym memento jest to, co dzieje się na Węgrzech, bo Węgry z Gyurcsány, ten poprzedni premier Węgier, on przez 8 lat się woził właśnie na tym, że sprzedawał co chwilę po kawałku majątku węgierskiego. A w końcu to zabrakło i zbudowały Węgry i nastąpiła rewolucja Orbana. Bo już nawet na to 8 lat nie wystarczyło tego majątku węgierskiego. Tylko, że Orban jak przejął Węgry, okazało się, że po prostu nie ma nic. Nic nie ma swojego. Tam na Węgrzech nie ma nawet magazyny gazu nie są węgierskie. Nie, że gaz jest węgierski, nawet magazyny nie są węgierskie. Lotnisko sprzedał w Gyurcsány. Tak? Węgry nie mają żadnego swojego własnego lotniska. Bo oni są właścicielami nawet tego jednego, które jest pod Budapesztem, bo jest sprzedane komuś. Po prostu sprzedał wszystko. Państwo widzicie, jest tak, że dzisiaj jak Węgry próbują się postawić coś Komisji Europejskiej, to natychmiast są przywołane do porządku, no bo są na pasku po prostu dzisiaj. No, Orban może mieć śmiałe plany, próbuje realizować, ale zawsze może się w pewnym momencie cofnąć, czego krok, negocjować z innymi, dlatego po prostu jest pan Krutek i nie ma własnego majątku. Bo to jest rezultat tych rządów poprzednich socjalistów Gyurcsányego na Węgrzech. To jest bardzo ważna lekcja, którą trzeba pamiętać, tak? że może być państwo w takiej sytuacji, że teoretycznie istnieje, ale w wielu praktycznych stronach tego istnienia po prostu nie jest bezwolne. I to, o czym Pan mówił, zwłaszcza najbardziej newralgicznym elementem, jak Państwo wiecie, jest dzisiaj obieg pieniądza. Bo pieniądz napędza gospodarkę. Pieniądz to jest krwiobieg gospodarki. System bankowy to jest krwiobieg gospodarki. I pod tym względem Polska jest w sytuacji szczególnie ciężkiej. Dlatego, że w Polsce jest właśnie po tych Węgrzech najmniejszy procent własności sektora bankowego we własności rodzimej.
Poza skokami jest tylko PKO BP w części. I PZU jako ubezpieczyciel, prawda? Też część tylko. I po to właśnie jest tak, że jeśli wejdzie do w życie ten unijny nadzór bankowy, czyli wspólny, prawda, no to w ogóle będzie tak, że te spółki matki będą po prostu restrukturyzowane przez Unię Europejską w całości, łącznie z córkami w Polsce. I rzeczywiście może być tak, że na przykład powiedzą koniec akcji kredytowej w Polsce, bo spółka matka ma problem z kredytami, więc nie będzie kredytów w Polsce. Koniec dofinansowania takich czy innych, że właśnie przypadło nasze przedsiębiorstwo. Wtedy staniemy w bardzo ważnym, czy w bardzo krytycznym punkcie. I się okaże rzeczywiście, że na przykład też aktywa nasze posłużą do tego, żeby zbilansować bilanse matek, spółek matek w krajach rodziny. Bo de facto przeleją nasze pieniądze tam do tamtych skarb, żeby im się zbilansował roczny rachunek. Dlatego my mówimy, nie wolno Polsce wchodzić do Unii Bankowej. Dlatego, że my musimy próbować w Polsce banki repolonizować i odkupywać te banki, a nie poddawać się centralnemu nadzorowi. Wreszcie trzecia rzecz, o której Pan mówił, czyli sama energetyka. No, to jest problem taki, oczywiście, że dzisiaj w Unii Europejskiej dokonano ideologicznego, a nie racjonalnego powiązania polityki energetycznej z polityką klimatyczną. Jak Pan zapyta dzisiaj kogokolwiek w Europie, także w polskim rządzie dzisiaj, o politykę energetyczną, to on wymieni, już tak ma wdrukowane w głowie, politykę energetyczną klimatyczną. Nie powiem, o polityka energetyczna. A to jest ta ideologia, ja nie mówię, ja nie jestem przeciwnikiem ekologii, ale ideologia klimatyczna, która opanowała Europę, jest tak niebywała, że na przykład ja byłem w Brukseli nie tak dawno na spotkaniu z panią komisarz do spraw klimatu, całkowicie to taką, że powiem, kapłanką nowej religii, naprawdę. Rozmawiać z nią jest bardzo trudno, bo jak się rozmawia z kimś, kto głęboko wierzy, a nie racjonalnie, tylko po prostu wiarą to wszystko czuje, no to... I ona, na przykład jest taki system, to pan pewnie wie, wyłapywania dwutlenku węgla i wyłączania pod ziemię, no, CCS. Tak, żebyśmy nie tego dwutlenku węgla nie wysyłali do atmosfery, to będziemy wyłapywać filtrami i wpłaszać pod ziemię. Do starych kopalń. Co generalnie rzecz biorąc jest tak, jakbyśmy ładowali sobie butelkę szampana pod Polską. No jak będziemy wpłaszać, najpierw do końca któregoś dnia ten korek gdzieś szczeli, tylko że nie wiadomo pod którym miastem. Tak, tutaj możliwości jest trochę. I ona mówi, że no oczywiście się okazało, że to wszystko jest bardzo drogie i niebezpieczne, więc pewnie to już w zasadzie od tego odchodzimy, dlatego w przyszłym budżecie europejskim na to przeznaczymy tylko 6 miliardów euro. Tak, więc mimo, że wiedzą, że to jest bez sensu, to i tak jest, ideologia każe dalej to robić. To samo dotyczy kwestii właśnie tego tak zwanego miksu energetycznego. To się nazywa elegancko, czyli tego, z jakich źródeł energetycznych musi pochodzić polski bilans energetyczny. No i na nas po prostu jest wymuszane to, żeby do naszego tego bilansu energetycznego wrzucić nieemisyjne źródła energii, nieemisyjne technologie energetyczne. Do nich zalicza się wszystkie te wiatraki, wodę i odnawiane źródła energii, ale także atom. No i teraz jest taki problem, że to nie jest wybór racjonalny, to jest wybór wymuszony przez pewną koncepcję polityczną właśnie. To jest polityczny wybór. I rzeczywiście jest tak, że w Polsce, jak Państwo by zobaczyli na bilans energetyczny, to Polska staje bezpiecznym energetycznie pod jednym warunkiem, że będziemy mogli skorzystać z polskiego węgla i z gazu łupkowego. Jeśli bez polskiego węgla i gazu łupkowego, Polska gwałtownie staje się krajem energetycznie zależnym od dostaw zewnętrznych.
I na tym polega cały problem z pakietem klimatycznym, właśnie, funduszu klimatycznym, że on ogranicza nam dostęp do naszych własnych źródeł energii. A teraz, jak Państwo wiecie, w Europie jest wielkie lobby rosyjskie się uruchomiło, żeby zablokować w Polsce też możliwość wydobywania gazu łupkowego. I już to jest, już tak powiem, kroki są podejmowane. Wtedy w Parlamencie Europejskim próbowano to zablokować, jeszcze się nie udało, ale ku temu idzie. Prawda? Żeby znowu okazać, że Polska może być energetycznie niezależna, ale znowu nie będziemy mogli po te pieniądze sięgnąć. Po te zasoby sięgnąć. Tak czy owak, postęp o tyle jest, że mamy ten terminal budowany w Świnoujściu, więc będzie nowy dostaw gazu skroplonego, to jest problem może potrzy. Gdyby był gaz łupkowy, gdyby, jak Pan mówi słusznie, zainwestować pieniądze w oczyszczanie, postawienie czy oczyszczanie tego, co klasycznej energetyki oparte na węglu, brunatnym czy kamiennym, utrzymać wydobycie w ogóle węgla kamiennego, minęła po 2 godzinach. Informacja, która była wypowiedzią wiceszefa tego PGNiG-u, że ja więc mniej więcej tak, że umowa o obniżeniu stawek za gaz dla Polski otwiera nam, naszym dwóm firmom, czyli PGNiG-u i Gazpromowi, drogę do wspólnych inwestycji w Polsce, w energetykę, w postaci elektrowni gazowych. I na tym polega cały numer, który zrobiono, tak powiem, w tym kontrakcie. Po pierwsze, jak Państwo wiecie, polski PGNiG był w sporze arbitrażowym z Gazpromem, bo te stawki były naliczone nieprawnie. I oczywiście Gazprom się niezwykle bał tego, że ten sztokholmski arbitraż przyzna rację Polsce. Jak przyzna rację Polsce, to otworzyło to pole do kolejnych tego typu skarg na Gazprom. Gazprom miałby duże kłopoty, myślę, jakby pierwszy raz ktoś zobaczył, że Gazprom może przegrać przed Trybunałem Arbitrażowym co do stawek gazu, to wszyscy by tego spróbowali. Więc oni chcieli na wszelką cenę uniknąć wyroku tego Trybunału. Więc woleli pójść na tą ugodę, żeby po prostu ratować się przed kolejnymi pozwami tego typu z innych krajów. Więc uratowali. A do tego jeszcze padł na taki pomysł, że tą obniżkę cen dostaw gazu odbiją sobie na udziałach w zysku ze sprzedaży energii z tego gazu. Żeby zamknąć cykl. Przecież po co Rosjanie się przejąć pławy i tarnowskie azoty? No właśnie po to, żeby to są gigantycznymi odbiorcami gazu przede wszystkim do tej chemii spotkania. Dzisiaj w strategii Gazpromu jest to, żeby zamknąć całość cyklu, żeby czerpać korzyści z całego cyklu gazowego, nie tylko z dostaw. Bo dostawy są najprostszym sposobem zarabiania, po prostu dostaje gaz do dosyłania. Oni chcą dosyłać gaz i mieć jeszcze pieniądze z tego, jak ten gaz będzie użytkowany. Dlatego co kupi polską chemię, nawet pewnie by mogli obniżyć cenę tego gazu dla tej polskiej chemii po to, żeby budować jej konkurencyjność, prawda? Więc kupić polską chemię, zbudować w Polsce elektrownie gazowe z tego gazu rosyjskiego, zablokować łupki i jest bonanza. Tak? Sprzedajemy gaz, jeszcze do tego sprzedajemy energię z tego gazu, jeszcze chemię z tego gazu sprzedajemy. Wszystko, prawda? I to jest niesamowite, że tego typu ta informacja pojawiła się na stronach PGNiG-u i zniknęła. A jak pan poseł Naimski, który jest u nas w klubie specjalistą od kwestii energetycznych, zwłaszcza i tej kwestii strategii energetycznej, no wokół tego robi tam, próbuje dojść do całej tej sprawy też z Ostrołęką związanej szczegółach, bo to rzeczywiście jest. Wszystko się składa na taki obraz niepokojący. Znaczy ja tylko dodam jeszcze tutaj 2 punkciki. Pierwszy to taki, że w opinii pana Czartoryskiego i właśnie pana Naimskiego zablokowanie Ostrołęki, rozbudowy Ostrołęki, mimo że poniesiono tam bardzo duże nakłady finansowe na to, wynika również i z tego, że w przyszłości otwiera się rynek konsumencki dla firm właśnie rosyjskich energetycznych, które będą sprzedawały prąd
tej części Polski. Także to też jest to bardzo mocny taki argument przeciwko zamykaniu czy blokowaniu rozwoju Ostrołęki. I drugi punkt, który tutaj trzeba wziąć, skąd ten pomysł na te elektrownie gazowe? No z tego właśnie powodu, że one są niezbędne w momencie, kiedy będziemy stawiać wiatraki, ponieważ ta ilość megawatów w wiatrakach musi się zgadzać z ilością w gazie, ponieważ ten bilans energetyczny musi być zerować, a więc w momencie, kiedy przestaje wiać, ileś tam megawatów z sieci wypada, w związku z tym trzeba gazowe łatwiej uruchamiać. Te wiatraki one nie mogą być same. Tak, bo one mają bardzo duże, są bardzo duże różnice w... Przestały być. Tak, prawda? Bo to, to raz się... Po pierwsze to są rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie bardzo kontrowersyjne, które wpływa na środowisko i tak dalej. Ale no same są ekonomicznie niekoniecznie rozsądne, no, dlatego że po pierwsze same zużywają dużo energii, dlatego że te łopaty się nie mogą kręcić tak, jak się kręcą, jak wieje wiatr, może kręcić się jednostajnie, widać od tego, jak jest wiatr. A więc jak jest zasilnie wiatr, to tam jest duża, może tak wiele wyższa, to silnie wyhamujące te łopaty przecież, które powodują, że się ruszają jednostajnie. A jak za mały wiatr, to po prostu w ogóle nie mogą się zakręcić, więc w ogóle jest, a może jest pomagać, albo trzeba je zastopować. Mamy bardzo duże różnice w zrzutach do sieci z tych wiatraków, prawda? Stąd gaz jest potrzebny, dlatego że gaz się, jak pan powiedział, że teraz po prostu włącza, najszybciej uruchomić do zrzutu wody na elektrowniach wody, czyli tak szybko uruchomić, jak też szybko uruchomić gazowe elektrownie na uzupełnienie tych wiatraków. Więc to wszystko jest interesownie ze sobą powiązane oczywiście. Proszę bardzo. Ja jeszcze ciągnąc ten wątek energetyczny, to wczoraj czy przedwczoraj w jedynce radiowej była taka wiadomość, że Putin powołał jako specjalny zespół do wydobywania gazu łupkowego w europejskiej części Rosji. I Rosjanie twierdzą, że w Polsce to wydobywanie będzie przeciwko ekologii gazu łupkowego, a u nich, że to jest piękne i bardzo dobre, ekologiczne. Może jeszcze coś powiem. W ten sposób, że przyczyny z nami, naszej choroby, objawy też, bo tu cały czas o tym mówimy, ale w każdej sytuacji, tak to porównując do medycyny, potrzebne też jest i leczenie. O leczeniu nie wiem, czy dzisiaj to jest zaproponowane, żeby mówić, czy nie. No w każdym razie leczenie tych objawów, tej patologii, która w tej chwili u nas jest wszędzie, grasuje i od dziecka do staruszków włącznie, przemysł, wszystko, musimy o tym coś wiedzieć. I są pewne choroby, które wymagają okoliczności, dobrych okoliczności leczenia. I powiedzmy, że tym takim dobrym środkiem będzie wybór PiS-u. Czy w przyspieszonych, czy w normalnie statutowych terminie. No jeśli PiS wygra, no to co dalej? PiS będzie miał ograniczenia. Ja tutaj zerknę, na przykład pierwszym ograniczeniem to są media, które będą PiS katowały. Ja pamiętam po wygranych wyborach w 2005 roku od razu, jeszcze 100 dni, nie skończyło się już, gdzie jest 3 miliony mieszkań. Media katowały PiS non-stop i społeczeństwo już po kilku miesiącach było zniecierpliwione. Później, jeśli PiS wygra, to z kim koalicja? No daj Boże, żeby elektorat się powiększył i to kosztem nie PiS-u, tylko powiedzmy prawej części Platformy lub nawet solidniejszych ludzi PSL-u, żeby Solidarna Polska była tym partnerem do koalicji. A jeśli nie będzie Solidarnej Polski, to kto? To PSL
no to to jest grupa zgrana już. Już oni teraz opuszczają, widzę. To tylko tak się mówi, że Pawlak przegrał przypadkowo, ale prawdopodobnie Pawlak Piechociński, oni doskonale wiedzą, że król jest nagi. I to jest już ucieczka szczurów. Oni uciekają potem, żeby sprawa potrwa kilka miesięcy, to nie my, to Platforma zawaliła sprawę. I jeśli wygra PiS, to musi być dokładna, długa, rzetelna, z fachowców doskonałych, zebranych inwentaryzacja stanu posiadania państwa. Ponieważ oni zaprosią, mają przychylne media i powiedzą, tak, myśmy wam oddali ten magazyn, ten kraj w dobrym stanie, PiS to zawalił i teraz co? Nawet długo nie trzeba brać tej władzy, tylko zrobić rzetelną inwentaryzację stanu państwa, bo oni wiele rzeczy mają poukrywane. Bo trzeba wszędzie, w obcych bankach potem wyjdzie, że są straszne zadłużenia. I jeszcze taki wątek, że za PRL-u to byli nieznani sprawcy. Księdza zabito, polityka zabito, opozycjonista zabito. A dzisiaj z kolei są seryjni samobójcy. I to ludzie twardzi, silni, zdecydowani, którzy posiadali wiedzę. I to nie tylko na temat na przykład Smoleńska, ale na temat samych wyborów ostatnich. Tam dokładnie profesor Urbanowicz udowodnił, że przez serwery rosyjskie, u nas też było później jako trochę mniej jak na Ukrainie, że przez serwery rosyjskie liczyło się, mimo że na dole w komisjach było w porządku, ale tam na górze prawdopodobnie były wielkie manipulacje i rząd zwalał, że najwięcej nieważnych głosów, to, bo zresztą oni i tak nagonkę robią na ścianę wschodnią, na te województwa, które są niepoprawnie politycznie, powiedzieli, że tam ludzie ciemni, zwolennicy Radia Maria, tam Ciemnogród, oni nie umieli głosować i dużo głosów nieważnych było. A on udowodnił, że właśnie było najwięcej nieważnych głosów w Warszawie i w województwie mazowieckim. No jest to teren jaśnie oświecony. No i dziękuję bardzo. To też bardzo dużo wątków pan poruszył. Wszystkie bardzo słuszne i bardzo ciekawy głos. Bardzo dziękuję. Bo, jeśli chodzi o to, czy jest alternatywa Prawa Sprawiedliwości, to jest. To pewnie będziemy musieli poświęcić osobę spotkania na to, żeby po kolei polityka o polityce, w jaki sposób my przygotowujemy się do tego, żeby władze w Polsce objąć tak, jak możemy, czyli jak mówię, przy tym ograniczonym stanie informacji rzeczywistych, a tych różnych właśnie ukrytych, że tak powiem, mankamentach kraju, które nie mamy dostępu dzisiaj, bo są właśnie pochowane. Tak, my przygotowujemy się do przejęcia władzy w sposób systematyczny. Tak? Jak w Prawie Sprawiedliwości to jest trochę tak, że tak to funkcjonuje, że po pierwsze w każdej komisji parlamentarnej są sprawozdawcy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają obowiązek pilnowania spraw. Po drugie są zespoły tematyczne, które pracują dzisiaj także przy okazji inicjatywy profesora Wilińskiego ze sprawozdaniem Wilińskim na temat nad programem, które on będzie przedstawiać przy okazji wotum nieufności. Tak to z kolei wszystkie elementy programowe. Po trzecie jest cały ten kontekst programu Alternatywa, który, a tu właśnie, i tu tutaj przychodzi niespodzianka, mamy, jak dla mojego własnego okręgu, przepraszam, że to jest bardzo osobiste, bo tam jest moje zdjęcie, ale to zdjęcie nie jest istotne, istotne jest to, co jest na odwrocie. Tam Państwo macie dokładny spis tego, w jaki sposób, co jest w programie PiS-u dotyczącego najważniejszych elementów społecznych, rodziny, zdrowia, szkoły. To jest to, co jest program Alternatywa. Ja pisałem to, było przygotowane na mój okręg, więc to jestem ja, i to są zagadki, ale tekst tak, ale jest wspólny, więc jest tak,
to nie przedłużę, to są elementy, które my Państwu prezentowali do tego, żeby pojawić literkami, ale można sobie powiększyć potem. Bo to był plakat przerobiony na małe karteczki. Więc ja powiem, pomysły są w każdym segmencie są. Także to jest, przygotowanie jest do tego, żeby w wielu sprawach wydaje mi się, natomiast, że istotą różnicy będzie to, kiedy władzę przejmą ludzie myślący o Polsce najpierw. Bo wiele z decyzji, ja pamiętam jak byłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to co mnie uderzyło i to co wtedy się wydawało normalne, a dzisiaj wiem, że nie było takie oczywiste, jak patrzę na dzisiejszą władzę, to było to, że jak się odbywały spotkania kierownictwa ministerstwa, czyli pani minister z nami jako zastępcami, to każdy referował swój kawałek, bo byliśmy podzieleni tematycznie, kto się czym zajmuje w ministerstwie. Każdy referował swój problem, co się na pierwszym tygodniu wydarzy. Nie ja mówiłem, że będzie Komisja Europejska, będzie mieć to i tamto. No i ci myśli, jaki jest problem. I zawsze padało jedno to samo pytanie. A gdzie w tym jest interes Polski? I każdy z nas musiał być do tego przygotowany, żeby na to pytanie odpowiedzieć, mówiąc o swoim zagadnieniu. Prawda? Naszym interesem jest to i to. No? Ten drugie było, kto jest naszym sojusznikiem, kto jest naszym konkurentem, czy naszym przeciwnikiem, z kim się, co robimy z tym dalej. Ale zawsze pytanie pierwsze jest takie powinno być zawsze pierwsze pytanie każdego polskiego polityka. Tak? Wobec każdej sytuacji, budżet unijny, polityka klimatyczna, cokolwiek mówimy, gdzie jest interes Polski i z tego powinny wynikać kolejne działania. Mnie się wydaje, że że sam fakt przejęcia władzy przez osoby, które takie pytanie stawiają sobie jako pierwsze pytanie w swoim myśleniu politycznym, wycofałby wiele z rzeczy, które dzieją się dzisiaj w Polsce złych. Bo one dzieją się z tego, że takie pytanie nie jest zadawane. Albo zadawane jest pytanie inne, na przykład, a co o tym myśli Niemcy, albo a jaka jest centralna polityka europejska, prawda? A co to będzie, jak tak zrobimy? A co tu powiedzieć? Prawda? Bo to jest pytanie najważniejsze. Jak to PR-owsko rozegrać, prawda? To jest jak to sprzedać publiczności, prawda? No więc, albo co myślą ludzie, bo to jest tak, że czasami jak Państwo się tu są fazę dwudniowego opóźnienia reakcji na jakieś rzeczy, bo przez dwa dni mają specjalne tam firmy takie, które zbierają sondażowe, które zbierają nie te, tak jak Państwo wiecie, CBOS, jakieś mają własne firmy, które zbierają natychmiast, taki marketing, które zbierają natychmiast z miasta, że tak powiem, czy z Polski informacje, co ludzie by chcieli od premiera w tej sytuacji usłyszeć. Potem on po dwóch dniach, czy po jednym dniu mówi dokładnie to, co marketingowe firmy wyłapały z terenu, co ludzie chcieliby od niego usłyszeć. Czy ma być na ostro, czy na miękko, może uśmiechnąć, czy bardziej być warsowy, czy... Więc on wycofała polityka, gdzie się najpierw pyta, nie gdzie w Polski teraz, tylko co marketingowe firmy mówią, że ludzie by chcieli od nas usłyszeć. A więc w sensie program jest, to Pana zapewniam i to możemy po kolei mówić, zapraszam to pewnie na spotkanie kolejne. Natomiast istota według mnie jest istotą właśnie tego, żeby w Polsce rządzili patrioci. A jeśli Pan mówi o technice przejęcia władzy, bo rzeczywiście jest tak, że zdobycie władzy to jest jedno, czy wygranie władzy to jest jedno, a przejęcie władzy to jest drugie. Jedna rzecz mnie niepokoi tylko, poważnie, mianowicie to, że jak Państwo wiecie, cena oddania przez tą ekipę władzy dla niej samej z każdym miesiącem rośnie dla niej. Bo ilość przekrętów i różnych rzeczy, które się dzieją, powoduje, że strach przed oddaniem władzy opozycji rośnie. Stawka rośnie. Ja czasami mówię o tym, że może się zdarzyć w Polsce scenariusz grecki. Czyli taki, że Grecja, jak Państwo widzicie, jako państwo zbankrutowała. W całości dzisiaj jest na kroplówce zewnętrznej. Odbyły się wybory. I w tych wyborach ludzie i tak wybrali te dwie partie, które to obecnie do tego bankructwa doprowadziły. W sensie politycznym Grecji nic się nie zmieniło. Dalej rządzą dokładnie te dwie same partie, które rządziły tam w tej Grecji od 30 lat i one do tego stanu doprowadziły. Dlaczego? Dlatego, że tak zwana Europa powiedziała Grekom, że alternatywa jest jeszcze bardziej dla nich niebezpieczna niż to, żeby rządzili dalej złodzieje. Że ci złodzieje są gwarantami pieniędzy z Europy, a ci, co są opozycją,
To oznacza jeszcze gorzej niż ci złodzieje. I Grecy wybrali drugi raz złodziei. W tym środku tego kryzysu. Prawda? Wpadli do tych samych dwóch premierów, których mieli przez ostatnie kilkanaście lat. Bo tak się zajmuje. I to jest coś, czego ja się obawiam, że po prostu będzie tego typu nacisk w Polsce prowadzony. Prawda? Że oddanie władzy polskiej opozycji będzie po prostu tak obrzydzane przez też zewnętrzne okoliczności i media, o których pan mówi, że się będą ludzie wydawać nieracjonalne wybrać PiS. Ale poradzimy sobie. Teraz z kim będziemy rządzić? Jedna rzecz jest istotna, żeby powiedzieć. Ja miałem do Solidarnej Polski na samym początku stosunek, powiedzmy elegancko, niekonfrontacyjny. Uważałem, chcecie chłopcy swoje, to sobie to, próbujcie po swoje. Niestety zauważam po czasie, że Solidarna Polska przyjęła dzisiaj taki pomysł na swoją obecność w polityce i w mediach także, że będzie po prostu walczyć z PiS-em, a coraz bardziej iść ukłonnie z strony na przykład Komorowskiego gdzieś tam czynić i to jest niedobre. Dlatego ja uważam, że niestety Solidarna Polska szkodzi polskiej prawicy. Mówię niestety i szkoda mi, bo ja tych ludzi dobrze znam. Ze Zbyszkiem Ziobro się znam od wielu lat. I mówię, bo to też wprost, także nie tylko tego nie ma. Uważam, że to dzisiaj jest niestety szkodliwe. Dlatego, że ordynacja wyborcza w Polsce jest taka, że 25% dla PiS-u, powiedzmy, 35% dla PiS-u i 5% dla Solidarnej Polski daje w efekcie mniej mandatów niż 40% dla PiS-u samego. Bo ordynacja wyborcza jest taka, że ona premiuje zwycięzców, którzy mają duże pule. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że to jest 5% Solidarnej Polski i dołoży do naszych 35 i będzie z tego 40 i nie. Nasze 40 to jest znacznie więcej mandatów niż to 35 plus 5. Na tym polega istota ordynacji wyborczych, która jest w Polsce. To jest jakby jedna lekcja, bo jak będzie i wejdzie do Sejmu, to pewnie jest najbliższa w sensie pidowym, ale niestety polityka w Solidarnej Polski oddala ją od Prawa i Sprawiedliwości, a nie zbliża. To jest poważny problem, to jest ich według mnie rodzaj niestety osobienia prawicy i działania przeciwko zwycięzcom prawicy. Mówiąc wprost. Czy będą partnerzy? To oczywiście ja mam nadzieję, że już drugi raz nie powtórzy się Sejm z ruchem Palikota. Mam nadzieję, że to po prostu jest, że to jest partia sezonowa, dlatego że to są absolutnie ludzie tak szukam, przybijam w głowie wszystkie rzeczy, wszystkie bluzki, na to będą jakieś nieekologiczni. Tak, no. Bardzo dziękujemy. Przepraszam Państwa bardzo, ale będziemy kończyć. Cześć. Do zobaczenia. To są ludzie, których rolą w Polsce jest wyłącznie rola destrukcji wszystkiego, co jest dla Polski ważne. Absolutnie pozbawieni jakichkolwiek instynktów. To też trzeba tak, jak Państwo pamiętacie, że no nie, już nie będę badał to teraz. W każdym razie w Sejmie są absolutnymi destruktorami. Absolutnie niszczą wszystko. Niszczą ludzi, niszczą kulturę, niszczą język, niszczą zachowania, niszczą obyczaje. To jest naprawdę jak taka horda, która wpada do... Tak, no to jak Państwo pamiętają, jak Państwo... Trzecią opisy właśnie, jak bolszewicy zdobywali polskie dwory, no to tak mniej więcej wygląda ruch Palikota w polskim Sejmie. Którzy palą książkami w piecach, tak? No bo
że Sejm będzie nieliczny, jeśli chodzi o ilość klubów. Wtedy, prawdę powiedziawszy, jak pan słusznie zauważył, najbliższym możliwym koalicjantem jest Główna Partia Obrodowa w Sejmie, czyli PSL. Była bardzo, bardzo sympatyczna scena na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Mianowicie Waldemar Pawlak, niezwykle szerokim uśmiechem poszedł do Jarosława Kaczyńskiego, przywitał się z nim i zamienił kilka słów na temat sytuacji przyszłości polityki w Polsce. Bo on oczywiście dobrze wie, że Piechociński dzisiaj będzie raczej szefem partii w okresie spółkowym koalicji, która obecna. Istotą dzisiaj życia Waldemara Pawlaka jest zemsta na PSL-u, na Brodzińskim, żeby się na nim zemścić. Bo to była jego autentyczna porażka. On się przegrał, bo to nie jest niepogratulowane, to się przegrał. On jest wściekły. Chce się na nim zemścić, ale mam nadzieję, że rzeczywiście przez tę ordynację, którą mamy i to, że 40% głosów wystarcza, żeby przyjąć w Polsce realnie władzę samodzielnie, że partner nie będzie koniecznie. Jeśli to się okaże konieczne, to trzeba oczywiście PSL. Czerwonego nie. Mimo tego, co to się opowiada czasami tu i ówdzie, to ja to nie obrażam koalicji czerwonej. Pod każdym względem od ideowego po prostu pragmatycznym, bo czerwony to dopiero jest cwany. Więc PSL jest cwany, ale w określonych zakresach. Tak? A czerwony jest cwany tak w ogóle. Miałam takie pytanie, bo pan się szczególnie ostatnio zajmował sprawą Amber. Ktoś bliżej, stąd co możemy wyczytać w Gazecie Polskiej, moglibyśmy usłyszeć? Nie, myśmy tym Amber zajmowali się w takim oto sensie, żeby pokazać, jak bardzo ta afera, że to nie jest aferą jednostkową pojedynczego oszusta. Bo to jest, istota jest tej afery taka właśnie, że próbowano sprowadzić ją do afery pojedynczego oszusta, który z niewiadomych przyczyn nagle zdobył fortunę. Tymczasem są dwa zasadnicze pytania, które się wiążą z aferą Amber. Pierwsze, skąd pochodziły pieniądze Marcina P? Skąd, bo jak Państwo wiecie o jego przeszłości i pochodzeniu jego żony, to są ludzie, którzy na pewno nie mieli tylko tych pieniędzy ani odliczonych po rodzicach, bo w tam domu tej żony jego zamiast szyb w oknach są folie. A potem jest jakaś taka rudera pod Gdańskiem. Więc to są ludzie całkowitych nizin społecznych. Więc jest pytanie o to, jakie jest źródło pieniędzy. Pierwszy. I to oczywiście kieruje się naturalnie albo w kierunku mafii, albo w kierunku służb specjalnych. Są dwa tylko pozy źródła nagłych wzbogaceń ludzi. Mafia albo służby specjalne. Więc to, że on jest słupem, w zasadzie wszyscy myślą, że wszyscy są przekonani, że tak. To pytanie skąd. A druga rzecz jest taka. Ta afera to nie jest wybryk trwający 2 miesiące. To jest kilka lat systematycznego funkcjonowania tego człowieka na dwóch bardzo wrażliwych obszarach rynku, czyli w obrocie finansowym, a później w lotnictwie cywilnym. I to jest niemożliwe, to są bardzo regulowane rynki. To nie jest tak, że to nie jest warzywniak, że można założyć, wykazać po prostu działalność gospodarczą. I ilość instytucji, która była zaangażowana w to, żeby on mógł robić to, co robił, to myśmy wyliczyli na dzień dobry 30 instytucji państwa, na 70 organów państwa, czy w sensie kierowników tych osób fizycznie, musiało wydawać decyzje w sposób zharmonizowany, żeby Amber Gold mogło funkcjonować i żeby OLT Express mogło na polskim niebie polatać. Wtedy, kiedy było euro, bo to chodziło, żeby polatać za euro. Żeby ludzi poprzewozić między stadionami, zarobić i łącznie z tym, jak Państwo może wiecie, że minister Nowak zwolnił szefa urzędu lotnictwa cywilnego, który wydawał pozwolenie na uruchomienie takich linii lotniczych, zwolnił go i
I dokładnie wszystkie koncesje dla OLT są wydane przez tydzień, w którym tam funkcjonował pełniące obowiązki tego szefa ulicy. Jak ostatnio się urządził, akurat w tym tygodniu wszystkie OLT wszystko przeprowadziło przez ten tydzień, kiedy nie było tego szefa. To wszystko to nie jest... To zdjęcie, zdjęcie symboliczne, jak czołówka Platformy Pomorskiej ciąga na lotnisko samolot OLT Express, to też dowodzi całej... I potem to, co się działo z sędzią Milewskim na telefon i tak dalej. Rzecz jest taka, proszę Pani pytać, czy jest coś nowego. Problem jest taki, że oczywiście sprawa jest ze strony Platformy blokowana w sposób naprawdę heroiczny, powiedzmy. Powołanie Komisji Śledczej Amber Gold, nasz wniosek, był odrzucony. Pierwszy raz w tym Sejmie się zdarzyło, że była stuprocentowa obecność członków posłów Platformy na sali obrad. Łącznie mają hal, przywieziono na kroplówce ze szpitala. Trudno się razem przyjść z Grazu i potem ją odwieźć z powrotem. Nawet miał przyjść do Sejmu, na się razem przyjść i wróciła do szpitala. Nawet przy wotum zaufania dla rządu nie było takiej preferencji. To oznacza, że kwestia Amber Gold jest w centrum interesu obozu władzy dzisiaj w Polsce. Skoro tutaj była taka preferencja. Więc oczywiście jest tak, że uważam, że Amber Gold nie da się wyjaśnić bez komisji śledczej, bez prokuratury, co oznacza, że wyjaśnienie dopiero po zdobyciu władzy. Chciałem taką rzecz, pan powiedział tak, bo to jest impasa takiej sytuacji. Co na to Niemcy? Po drugie, żeśmy nie zbankrutowali tak jak Grecja. Moje prywatne opinie. Polska to nie Grecja. Wszyscy dobrze wiedzą, nawet nie sami to mówię, na naszych takich zebraniach klubowych. Niemcy doskonale wiedzieli, że zeżarli Austrię, nic się nie stało, Czechy zeżarli, nic się nie stało, ale jak Polskę chcieli zeżarli, to by była wojna. Wszyscy ludzie z elit politycznych wiedzą, przypuszczam, że jakby Stalin Polskę zostawił w spokoju, to Związek Radziecki istniałby do dziś. Albo zostały tak częściowo spokoju, jak i nam. Ale na punkcie Polski rozpatrzy nas Związek Radziecki. Jak w Polsce stanie się to, co na Węgrzech, to będzie po Unii Europejskiej. Dlatego, że w innych krajach Unii zobaczą, że można być takim, w cudzysłowie, faszystą, muszą nas karmić. A oni doprowadzą do takiej sytuacji, że w końcu będzie musiał podatnik niemiecki zapłacić za to, żebyśmy się nie zbuntowali. Chyba to już zachodzi poważnie. Nad tym myślą. Oni będą mieli problem. I teraz i to wie, że o tym inteligentniejszy polski wyborca. Że jakby PiS wygrał wybory, Niemcy nie mają żadnego interesu, żeby nas karmić. I że jednak zbudowali to swoją mitelną Europę. I co by to Ruski nie robili, to oni mają pod kontrolą, bo moim zdaniem układ Ribbentrop-Mołotow obowiązuje w tym sensie, że do Buga to Niemcy, za Bugiem to Rosja. I za wzajemną zgodą się mieszamy wewnętrzne sprawy. Czyli wpuszczają tutaj Rosjan, bo w ten sposób my płacimy swój haracz za modernizację Rosji, na czym należy Niemcom, prawda? Ale tylko w takim zakresie. Tak strategicznie nie przenosiliby stolicy z Bonn do Berlina, żeby z kancelarii Rzeszy, tak jak chciałem powiedzieć, Bundesrepubliki, przy dobrej pogodzie widać granice Niemiec. Tam nie mogą wrócić wpływy rosyjskie. Niemcy to wiedzą. I prawdopodobnie będą tego pilnować, bo u nas Grecji nie było. Pomimo wszystko, dopóki będą rządzić w Warszawie i w ludzi, i to wie przeciętny polski wyborca. To nie jest pytanie, to jest taka wypowiedź. Bo pan może skomentować jak. Jeszcze pan przeradza. Proszę też. To wiemy, że opozycja bardzo wiele robi dla obrony telewizji Trwam. Dziękujemy za to. Chciałam zapytać, czy cokolwiek udało się pchnąć sprawę do przodu, czy coś jest w stanie rozbić ten beton. Jeździmy na marsze. Dzisiaj jest 135 bodajże marsz w Gdańsku. Właśnie słyszałam, jak najmłodsza więźniarka stanu wojennego powiedziała, że bardzo jej przypomina ta sytuacja dzisiaj, tamte lata. No właśnie chciałam zapytać, czy będzie kiedyś jakiś jeszcze ogólnopolski marsz protestacyjny, kiedy to będzie, czy coś jesteśmy w stanie zrobić. I druga prośba, jeżeli pan może, bo byłam na promocji albumu Oburzeni. Czy pan mógłby coś powiedzieć na temat tego ruchu, który się rodzi?
Dobrze. Więc pan powiedzmy, to rzeczywiście jest ciekawe. Ja pamiętam moją jedyną w życiu rozmowę z kanclerzem Kolem. Ja się zapytałem go dokładnie o to, co pan mówił teraz, czyli o jak on dzisiaj, czy dzisiaj w ogóle obowiązuje pojęcie Mitteleuropa jeszcze w polityce niemieckiej. I on się obruszył w ogóle, że ja tak przywołuję do polityczne jakieś pojęcia, ale powiedział, dla mnie dzisiaj, to może mi nie ma satysfakcji, że pan myśli, też pan to wie także, że dla mnie dzisiaj Mitteleuropa oznacza, pamiętam to zdanie dzisiaj, Mitteleuropa dla mnie oznacza dzisiaj to, że stolica Niemiec jest w Berlinie. Że myśmy nie przypadkowo to sobie do Berlina przenieśli, znaczy po to, że to jest symbol naszego obszaru, który jest dla nas istotny, prawda? Więc to jest prawda, tylko problem jest polega na tym, że utrzymywanie, że to nie jest tak, że Niemcy utrzymują Polskę. I że mogą nie dopuszczać do tego, żeby u nas była Grecja, bo my jesteśmy to nie jest tak, bo my Niemcy robią z nami interesy dobre, no tam my z nimi też, no tam to nie jest coś, nie ma co udawać, że nie robimy interesów, tylko jakieś tam wymiany gospodarcze, handlowe, to jest istotne. Problem polega na tym tylko, że Niemcy dzisiaj w Europie stawiają krajom, które są od nich zależne, coraz większe warunki tego, żeby w razie czego móc od nich chcieć pomocy. Bo Grecja, jak Państwo wiecie, no to jest taka cała zabawa, że Niemcy, że te pieniądze, które grecki dług, gdzie pozwolono zbankrutowanie Grecji, to jest dług, który jest zapanowany w bankach niemieckich i francuskich głównie. Troszkę belgijskich, troszkę gdzieś w Hiszpanii, mniej. Belgijskich, francuskich, niemieckich. Niemcy pozwalały się zadłużać Grecji, dlatego za te pieniądze pożyczane z niemieckich banków Grecy kupowały niemieckie produkty. W oczywisty sposób. No więc to była. Teraz jest tak, że w efekcie Niemcy, pomagając Grecji, ratują swoje własne banki, to mają te śmieciowe obligacje greckie, ale za to ratowanie swoich własnych banków poprzez ratowanie Grecji. Wymuszają na Grecji polityczne koncesje, poddanie się kontroli politycznej zewnętrznej. Na tym polega rzecz, którą, jak ja mówię o scenariuszu greckim dla Polski, nie jest tak, że będzie u nas bankructwo, chociaż nie wiadomo jak to prawdziwie będzie, ale na tym, że możemy po prostu być poddani zewnętrznej kontroli poprzez uzależnienie się gospodarcze, nawet prowadzone nie dla naszych celów, tylko dla celów także tamtej gospodarki. To jest, ja nie sądzę, że można powiedzieć tak, że Grecy będą, że Niemcy będą utrzymać w Polsce władzę, żeby mieć spokój z Polską. Nie, to jest tak, że ta Polska się cały czas według mnie pogarsza, zatem cena będzie taka, żeby poddać się zewnętrznej niemieckiej kontroli w Polsce. No, jeszcze się ruszamy, jeszcze tak do końca nie wiem. Co się może spotykać? Na pozycję w parlamencie. Tak, jeszcze. Na to, co pani mówiła, ja jestem, muszę powiedzieć państwu osobiście, może naiwny. Na pewno, to mi wiele ludzi mówi. Ale byłem przekonany o tym, że dla świętego spokoju oni ten multiplex puszczą po pierwszej fali. Po pierwsze fajnie tych takich wyraźnych podpisów, po tych wszystkich, prawda, po tym ilości społecznego burzenia z tej sprawy. Chciałem, że oni do siebie święty spokój i to się trwa wpuszczą. Nie wpuścili i wydaje mi się, że idą w zapasy coraz mocniej. W jakiś sposób wzięli sobie to jako punkt ambicji, ale też obawa jest ogromna przez tym, żeby wpuścić te dziecka. Bo nasz polega problem z tym dziecka na multiplexie? Na tym, że nawet Lewica Trwam, która jest pokazywana ludziom nie mającym do niej dostępu, jako jakiś... negatywne świetle. Tak, jakiś dziwny kanał, gdzie po prostu
lepiej powiedzmy nie zaglądać, prawda? Na pewno to nie jest normalna telewizja. No? To jest ryzykowa media. Nagle by się okazało, że ludzie będą do tego mieli dostęp na równi z TVN-em, z różnymi innymi programami. Przerzucając kanały będą mogli trafić nawet przypadkowo do telewizji i się zatrzymać nagle na przykład. I się okaże, że tam będą to wiadomości, filmy i ogadanie wszystko jest po Bożemu i się okaże, że to też jest telewizja. Nie jak tam ryzykowe media, które się w ogóle lepiej nie dotykać, bo się może zarazić, tylko po prostu telewizja. I ten strach jest rzeczywiście poważny z tego, na tyle, że oni są w stanie być zaparty. Jeśli pani pytała się, czy będą, to 13 grudnia będzie kolejna demonstracja w Warszawie. Tak, tak, tak. Właśnie, a 16 się spotkamy w Niepomice, wtedy spotkamy z panem profesorem Nasierowiczem jeszcze. Więc propozycja będzie 13 grudnia w Warszawie. Jeśli pan mówi pani o oburzonym, no to jest coś, co z jakąś konsekwencją tych właśnie wszystkich marszy i tego wielkiego zgromadzenia w obrócie Polską, które miało miejsce w Warszawie. Oczywiście widać, że i tego właśnie strachu władzy przed obywatelami. To nie jest w jakikolwiek sposób na razie zorganizowany, czy jakikolwiek ruch, który powstaje w sensie struktur, prawda? Natomiast to jest ten opis zjawiska, tak? które w Polsce ma miejsce, który ma tą właśnie wartość, że jest spontanicznie rozproszone, że w wielu miejscach się odbywa równolegle, że cel jest wspólny, ale to bynajmniej nie jest jakaś forma próbowania jakiegoś nowego, próbowania jakiegokolwiek formalnego ruchu. To jest raczej pewien opis, jak powiedziałem, sytuacji, która jest bardzo szczególna w Polsce. Bo w Polsce oburzeni, którzy są, nie zgadzają się z tym, co się dzieje się w Polsce, są jednocześnie nie walczą z państwem jako takim. To nie są ludzie antysystemowi, jak się próbuje ono odmówić. My nie walczymy z Polską, z polskim państwem, wręcz odwrotnie. Prawda? To jest pierwszy, jak ja znam, ruch oburzony, który jest ruchem propaństwowym, a nie antypaństwowym. Prawda? I to jest, w tym sensie, to nie jest jakaś anarchia, którą chcemy szerzyć, mówiąc o ruchu oburzonych. To jest raczej właśnie teraz troski o państwo, a nie anarchizowanie życia publicznego. Bo czasami, jak Państwo pamiętacie, próbowano na przykład Brunona K. próbowano podpisać pod oburzonych, ale szybko zrezygnowano, bo było to na tyle absurdalne, że się nie udało. Ja mam jedno ostatnie pytanie i jedno stwierdzenie. Pan wspomniał o reorganizacji banków. Rzeczywiście, co się stało, bo pan jest bliżej kuchni, pan poseł jest bliżej kuchni. Pan Bielecki Krzysztof, liberał gdański, nie użyję słowa liberał, tylko liberał gdański, po powrocie z Zachodu złożył taki wniosek, chciał stworzyć koncern polski finansowy, dwa banki podlegające coś. I coś się stało w międzyczasie, że uciszono tę sprawę. Kto mu przestraszył? Nie, no został szefem BKOS-a własności włoskiej. Tylko to było przyczyną, nie jakieś zewnętrzne naciski z lobby. Nie, to jest to. Drugie, i teraz na pocieszenie, bo tutaj gadam. 50 lat stara się Turcja wstąpić do Unii Europejskiej. Już się nie stara. W międzyczasie żyła w Estonii i stworzono praktycznie lokalne mocarstwo. Ona już ma porządne względy lokalnego mocarstwa Turcja w Estonii. No my jesteśmy w tej gorszej sytuacji, że zlikwidowano nam przemysł stoczniowy, takie robaki, zamawiamy statki w Niemczech, o tym pan też nie powiedział. Bo zlikwidowaliśmy skutecznie na minister prawo zlikwidował stocznie, zamawiamy w Niemczech. Wszystko będziemy zamawiać w Niemczech, tak jak Grecy nawet łopaty przestali robić. A jeden Grek powiedział tak, no nie nas wyrzucą z tej linii, bo może znowu zaczniemy robić łopaty, a nie będziemy wszystkiego kupować w Mercedesu, to się łopatami z tych Niemiec. Tak, ja pamiętam, kiedy jechałem do Warszawy z Krakowa, wtedy były remonty dyktorów nieustanne na trasie. Pociąg jechał powoli, zatrzymał się co chwilę. Próbowałem policzyć, ile na budowie jest maszyn polskich. 10, no nie wiem, poniżej 10%, prawda? Jedna na 10 może była polska. No ale to wszystko było. Ten przemysł, to dla mnie było rzeczywiście szokujące. Prawdą jest to, proszę pan mówić, to skończył na ten temat optymistycznie. Że droga do sukcesu Polski zawsze będzie szła poprzez polską własność, polską przedsiębiorczość i polską pracę.
I to jest, nie da się budować siły polskiego państwa na zewnętrznych pieniądzach, na zewnętrznych poradach i na zewnętrznych strukturach. I w tym sensie rzeczywiście jest tak, że na szczęście Polacy, my jesteśmy zaradni, jesteśmy pracowici i pomysłowi. Tylko problem polega na tym, żeby tą pracowitość, zaradność, pomysłowość Polaków wesprzeć sprawnym, pomysłowym, pracowitym państwem. Bo państwo jest po coś. Nie jest ani balastem, ani nie powinno być przeszkodą, ani nie powinno być obciążeniem. Jak złożymy te dwa elementy, państwo, które służy obywatelom, ich zaradności, przedsiębiorczości, pracowitości, państwo, które daje tym, którzy sobie nie radzą, podstawową siatkę bezpieczeństwa, że jest przy nich w momencie, kiedy taka potrzeba zaistnieje, że w zdrowiu, w pomocy społecznej, itd., itd. Do tego dołożymy cechy, które są cechami Polaków naturalnymi, właśnie to, o czym powiedziałem, to się złoży polski sukces. To się złoży polski sukces i to jest, o tym święcie przekonany. Inaczej bym w ogóle nie zajmował się tymi rzeczami. No. Na razie nie mamy tych dwóch elementów, dlatego mamy kulawą sytuację. Ale jak złożymy te dwa elementy, to naprawdę to jest kraj, który ma ogromny potencjał. To jest naród, który ma ogromny potencjał. Nie tylko przetrwania, ale także rozwoju. Tylko po prostu musi mieć instrument. Państwo jest instrumentem narodu do tego, żeby się rozwijać. I ten instrument musimy odzyskać, żeby móc potem pójść już do przodu. Turcja to wiele krajów, które możemy pokazać, jak można się rozwijać własnym, jak się ma sprawny aparat, który działa na rzecz narodu. No. Połączy te dwa elementy i będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Odbyła się promocja Warszawy ze Sił Politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Większość autorów to jest ekipa krakowska, ale akurat tekst, który jest o repolonizacji, jak repolonizować banki, to jest pana doktora Szałamaty. Ten zeszyt, jeśli państwo będą potrzebowali, będą chcieli przeczytać, jest do zdobycia w biurze poselskim przy placu Kościuszki 1. Jest pan dalej, który będzie w poniedziałek, w piątek. Po południu, także zapraszam państwa. Można poczytać, to akurat ten numer jest poświęcony suwerenności. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję za panią pracę. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że kolejne spotkanie właśnie z tego cyklu odbędzie się w gminie Niepołomice, w Niepołomicach, w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa z panem posłem Macierewiczem 16 grudnia o godzinie 14. Na tej godzinie jakoś na 14. To jest niedziela o 14, nie pomysłem. Będą plakaty, będą informacje, ale już.